Konspekt szkolenia. Celem tego kursu jest nauka najlepszych praktyk podczas używania podstawowych funkcji języka C#. Prawie wszystko, co tworzymy z C# jest klasą. I najtrudniejsze jest określenie właściwych klas dla każdej warstwy aplikacji. Będziemy badać warstwy naszej aplikacji, a następnie spojrzymy na różne typy klas, które możemy oczywiście stworzyć. Klasy interfejsu użytkownika, klasy domeny, klasy biblioteki i tak dalej. Przyjrzymy się również testom jednostkowym. Następnym krokiem jest budowanie dobrych klas. Przeanalizujemy kod, który należy do klasy i spojrzymy na przestrzenie nazw, na klasy statyczne i klasy singleton. Klasy nie robią niczego, dopóki nie zaczniemy z nich korzystać, więc w dalszej części przyjrzymy się najlepszym praktykom do korzystania z klas, w tym inicjalizacji obiektu, lazy loading i nowemu operatorowi warunkowemu. W ramach klasy dane przechowywane są w polach. Zbadamy, jak prawidłowo definiować pola, w tym pola zaplecza, stałe i pola tylko do odczytu. Kiedy już mamy dane w naszych polach, chcemy chronić te pola z właściwościami. Omówimy najlepsze praktyki dotyczące korzystania z automatycznych właściwości. Następnie omówimy metody. Metody zapewniają nam operacje dla klasy, więc większość kodu, który piszemy, będzie w ramach tych metod. Będziemy patrzeć na to, kiedy i dlaczego, i na najlepsze praktyki tworzenia dobrych metod, w tym na przeciążenie metod, nadpisywanie metod, na metody łańcuchowe. Większość metod wymaga pewnych danych i te dane są często przekazywane do metody przez parametry. Będziemy patrzeć na najlepsze praktyki dotyczące określania jasnych parametrów metody, w tym nazwane parametry, parametry wyliczeniowe, parametry opcjonalne i parametry ref i out. Większość danych w aplikacji jest przechowywana w ciągach tekstowych, więc omówimy również najlepsze praktyki dla obsługi ciągów tekstowych, w tym sprawdzanie wartości nul, formatowanie ciągów, nową funkcję interpolacji ciągów i string builder. Na koniec będzie oczywiście zakończenie kursu. A w następnym rozdziale zajmiemy się definiowaniem właściwych klas.